U nas do powiatu radomszczańskiego, a mianowicie blisko 16 milionów trzyma tę planszę pan radny powiatowy Michał Koski. Trafi do powiatu właściwie wnioski z gmin i z powiatu niemalże wszystkie, które zostały złożone do pana wojewody. Potem przeszły weryfikacje i zostały wysłane listy do Ministerstwa Infrastruktury. Można powiedzieć, że z powiatu radomszczańskiego i z Radomszczyzna wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie. Dlaczego jesteśmy przy ulicy Świętej Rozalii? Bo tu pan prezydent miasta złożył wniosek na zadanie wieloletnie, czyli będzie w cyklu dwuletnim od roku 2020 do 2021 realizowane. Jest to największa inwestycja, bo ogólna kwota tej inwestycji to jest blisko 13,5 miliona złotych, z czego dofinansowania będzie 50%, czyli ponad 6 700 tysięcy złotych. Proszę Państwa, ulica Świętej Rozalii będzie robiona od ulicy Kolejowej aż do z odcinkiem i rozbudową układu drogowego ulicy Kraszewskiego i do ulicy Kolejowej tam, gdzie nie jest zrobiona nawierzchnia, gdzie droga nie była robiona. No i oczywiście cała Świętej Rozalii, jak wygląda, widzimy. Dzięki temu powstanie znowu taka kolejna wewnętrzna mała obwodnica miasta, która pomoże rozładować ruch. Miasto Radomsko dostało jeszcze pieniądze, otrzyma pieniądze. Te umowy będą niedługo, lada moment, podpisywane na przebudowę fragmentu ulicy Piłsudskiego, czyli tej ulicy Piłsudskiego, którą miasto Radomsko zarządza, bo zdecydowana większość ulicy Piłsudskiego jest w zarządzie starostwa powiatowego. Szanowni Państwo, pieniądze trafiły do gmin takich w powiecie i trafiły jeszcze pieniądze do powiatu radomszczańskiego jako jednostki samorządu terytorialnego na przebudowę drogi przedłuż Piskorzeniec i powiat radomszczański, ze względu na to, że nie jest zbyt zamożnym powiatem, otrzymał kwotę dofinansowania 80%, a ta inwestycja będzie kosztowała ogółem 690 tysięcy, ponad 690 tysięcy, a kwota dofinansowania wynosi 552 tysiące. Otrzymały gminy Masłowice, gmina Gidle na dwie drogi i też niektóre z nich będą w cyklu wieloletnim, gmina Radomsko jedna droga, gmina Kodrąb jedna droga, gmina Wielgomyny, to mamy ze sobą panią wójt i pani wójt nam powie bliżej, gmina Lgota Wielka jedna droga, gmina Ładzice dwie drogi, gmina Przedbórz dwie drogi, gmina Kamieńsk jedna droga i gmina Gomunice jedna droga. Bardzo proszę, gdyby pani wójtce chciała powiedzieć, Bogusiu. Moja gmina otrzymała dofinansowanie na dwie drogi. Są to drogi o długości prawie 2 km, bez kilku metrów jedna do przebudowy. Druga natomiast o długości 765 metrów. Wartość tych inwestycji to 1 400 tysięcy złotych. Dofinansowanie, co nas oczywiście bardzo cieszy. Tutaj chciałabym podziękować bardzo serdecznie pani poseł za wsparcie, ponieważ dofinansowanie w wysokości 80% to jest ponad 1 100 000.